Ja nazywam się Tomasz Iwańczuk i będę opowiadał dzisiaj o Synology Active Protect, rozwiązaniu do ochrony danych i tworzenia kopii zapasowej. Zacznę może od krótkiego pytania na rozgrzewkę. Czy są na sali administratorzy IT? Jestem przekonany, że tak, widzę, że nieśmiało tutaj niektóre osoby potakują głową. Część pewnie cieszy się, że nie są to obowiązki, które należą właśnie do nich. Tutaj wielkie słowa uznania dla administratorów IT, ponieważ choćby pod względem bezpieczeństwa danych i szczególnie w dzisiejszych czasach jest to na pewno duże wyzwanie. Natomiast temat bezpieczeństwa danych tak naprawdę dotyczy każdego z nas, niezależnie od stanowiska pracy, którą Wykonujemy. A więc jeden dzień z życia administratora IT. Powiedzmy o zagrożeniach, które czyhają na nas na co dzień i w kwestii bezpieczeństwa, jednym z takich głównych zagrożeń są na pewno naruszenia bezpieczeństwa danych. One mogą wiązać się na przykład z wyciekiem tych danych czy nieuprawnionym wykorzystaniem. Natomiast drugim istotnym zagrożeniem jest temat ataków ransomware jakże popularny w dzisiejszych czasach i zacznę może tutaj od statystyk według badania stowarzyszenia niemieckiego stowarzyszenia Bitkom 6 na 10 ankietowanych potwierdziło, że tylko w ostatnim roku Ofiarą ataków Ransomware. I myślę, że to dobrze pokazuje, jak ważne jest stworzenie dobrej strategii kopii zapasowej, ale warto tutaj zaznaczyć, że ta kopia powinna być również dobrze chroniona, ponieważ często jest to nasza ostatnia linia obrony. Pamiętajmy również, iż koszty stworzenia. Dobrego planu kopii zapasowej są dużo niższe niż ewentualne koszty późniejszego przywracania danych po takim incydencie. I chciałbym tutaj jeszcze pokazać jedną istotną liczbę, ponieważ na początku tego roku Snolodzy osiągnęło ważny kamień milowy w dziedzinie ochrony danych. Obecnie ponad 20 milionów urządzeń i usług chmurowych, kąt usług chmurowych jest chronionych przez rozwiązania. Synology. Ta liczba cały czas rośnie, jest to niewątpliwy powód do dumy. Jeżeli chodzi o rozwiązania Synology, obecnie są to oczywiście dwa główne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowej. Po pierwsze mamy tutaj serwery NASowe z systemem DSM. Tam bardzo elastyczne rozwiązanie, możemy instalować wiele pakietów i oprócz tego rozwiązanie usługa chmurowa Synology Situ Backup. Tam zarówno kopia zapasowa, jak i ewentualne przywracanie wykonujemy bezpośrednio z chmury. I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego Synology zdecydowało się na zaprezentowanie jeszcze jednego dedykowanego rozwiązania do kopii zapasowej. Odpowiedź jest prosta, ponieważ oprócz niezawodności tworzenia kopii zapasowej, którą już mamy, brakowało jeszcze rozwiązania, które jest wysoko skalowalne, A więc, abyśmy mogli zarządzać wieloma serwerami backupu, znajdującymi się często w różnych lokalizacjach, i tym samym chronić setki, tysiące urządzeń. I właśnie dlatego Synology zaprezentowało rozwiązanie Active Protect Appliance. Jest to zupełnie nowa, nowy produkt z dedykowanym systemem operacyjnym, przeznaczonym w całości do tworzenia kopii. Zapasowych. Dzięki Active Protect możemy tutaj chronić po pierwsze usługi chmurowe, ale również maszyny wirtualne, serwery fizyczne, komputery, serwery plików i tutaj nowość, również bazy danych. Mam tutaj na myśli bazy danych Oracle oraz MS SQL. To oczywiście nie wszystko, ponieważ w ramach tego rozwiązania możemy tworzyć nie tylko lokalną kopię zapasową, ale w pełni automatyczny sposób tworzyć również dodatkową, najczęściej zdalną kopię zapasową. Dzięki temu możemy tutaj realizować zasadę 3.2.1 strategii kopii zapasowych, która mówi, że powinniśmy mieć minimum trzy kopie zapasowe tutaj muszę uważać z odliczaniem co najmniej na dwóch nośnikach danych i co najmniej jedna kopia powinna znajdować się w zdalnej lokalizacji. W przypadku Active Protect taką zdalną lokalizacją może być na przykład inny serwer należący do grupy Active Protect Appliance, ale może być to również usługa chmury obiektowej na przykład Synology C2 albo Amazon S3, ale również wysokoskalowalne serwery NAS firmy Synology. Wracając do portfolio, jeżeli chodzi o rozwiązania do kopii zapasowej, pojawia nam się tym samym, oprócz tych dwóch produktów, o których mówiłem, trzecie nowe rozwiązanie, nowa seria urządzeń Data Protection, w skrócie DP Appliance. I dzięki temu są one zarządzane przez nowy system operacyjny Active Protect Manager. Tym samym zadbaliśmy o trzy kluczowe cechy oprogramowania do ochrony danych. Po pierwsze łatwe zarządzanie. Ta cecha towarzyszy rozwiązaniu Synology od początku i oczywiście nie chcemy tutaj nic zmieniać. Po drugie, wysoka wydajność. To osiągnęliśmy dzięki harmonizacji sprzętu oraz oprogramowania i optymalizacji, jeżeli chodzi o sam proces backupu. I oczywiście nie tylko niezawodna kopia zapasowa, ale również niezawodne odzyskiwanie danych. Tytuł dzisiejszej prezentacji, jak pewnie Państwo pamiętają, to Kopia zapasowa w rekordowym czasie i ten tytuł odnosi się do tego, jak szybko rozwiązanie ActiveProtect jest gotowe do utworzenia pierwszej kopii zapasowej zaraz po procesie konfiguracji. Tym samym samo wdrożenie, instalacja oprogramowania. Zajmie nam 10 minut, a łącznie w ciągu 15 minut Active Protect jest gotowe do utworzenia pierwszej kopii zapasowej. Jak na stopień zaawansowania tego oprogramowania, jest to czas niezwykle krótki. Jedną z przyczyn, dlaczego dzieje się to tak szybko, jest optymalizacja sprzętu i oprogramowania. Jeżeli chodzi o sprzęt, tutaj w każdym modelu wiemy, co znajdziemy w środku? A więc zostało ono przygotowane w ten sposób, że w środku znajdziemy określoną liczbę pamięci RAM, interfejsów sieciowych, ale również dysków, zarówno talerzowych, jak i dysków SSD. Każdy serwer Active Protect wyposażony jest w dedykowany port zarządzający. Mamy możliwość izolacji portów sieciowych i tak w modelach rakowych mamy również. Zawsze dwa redundantne zasilanie. Całość konfiguracji daje nam duże zalety pod kątem optymalizacji wydajności tego oprogramowania i sprzętu. Active Protect, seria DP, to cała gama urządzeń, i te urządzenia, które Państwo tutaj widzą, to zaledwie cząstka tego, co będzie zaprezentowane. Są to trzy serwery rakowe. Pierwszym oficjalnie zaprezentowanym będzie model DP7400, natomiast jak mogą Państwo zauważyć, będą to różne wielkości urządzeń, a także różne konfiguracje, na przykład dyskowe. Skupmy się na tym moment na serii, na modelu DP7400, to jest jego specyfikacja. Na podstawie przeprowadzonych testów będzie to model idealny w przypadku danych źródłowych, kopii zapasowych do 83,5 terabajta. I tak, uśredniając, może to być na przykład środowisko złożone z 350 urządzeń, albo na przykład 3000 kont usług chmurowych. Oczywiście przestrzeń będzie większa na tym urządzeniu, dostępna dla użytkownika, ponieważ będzie to 140 terabajtów. Na to składa się konfiguracja z 10 dysków, w rajdzie szóstym, a więc z ochroną na awarię dwóch dysków. Mamy w tym oczywiście też dysk hotspur, mamy dyski SSD, a więc pamięć podręczną. I dzięki temu możemy tutaj mówić o dużej wydajności. Powiedzmy jeszcze, jak wygląda samo przygotowanie. Serwera do pracy. Porównam tutaj ten proces do rozwiązań Synology NAS, ponieważ jestem pewien, że część z Państwa miała już okazję konfigurować rozwiązanie do kopii zapasowej, które mamy w serwerach Synology. Ten proces tutaj składa się z wielu elementów. Są to rozwiązania elastyczne, ale poszczególne elementy muszą być osobno skonfigurowane. I tak, musimy zacząć oczywiście od rozpakowania. Sprzętu, włożenia dysków, instalacji dodatkowych akcesoriów. Potem mamy instalację systemu DSM, konfiguracja puli pamięci, rajdu, woluminu, użytkowników czy na przykład uprawnień. Potem musimy jeszcze dograć odpowiednie pakiety kopii zapasowej, skonfigurować się i przygotować zadania backupu. Często jest to więcej niż jeden pakiet. I dodatkowo musimy jeszcze oczywiście zadbać osobno o tą dodatkową kopię. Zapasową. W przypadku serii DP ten proces będzie zdecydowanie krótszy. Mamy oczywiście sprzęt, który musimy rozpakować. Jeżeli chodzi o dyski, znajdziemy je w tym samym opakowaniu, musimy je tylko włożyć do urządzenia, natomiast pozostałe akcesoria są już zainstalowane. I po podłączeniu oczywiście interfejsów sieciowych, kabli zasilających, włączamy urządzenie i rozpoczyna się nam. Konfiguracja urządzenia DP. Natomiast sama konfiguracja będzie wykonywana w sposób w pełni automatyczny, a więc system będzie optymalizował tą konfigurację w zależności od tego, z jakim modelem DP mamy do czynienia. I tak naprawdę po tych 10 minutach system jest gotowy do konfiguracji planu ochrony, który zawiera w sobie konfigurację backupu lokalnego. Ale również backupu dodatkowej kopii zapasowej. Pojawił nam się tutaj termin planów ochrony. Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ o plany ochrony opiera się cały proces tworzenia kopii zapasowej. W takim planie ochrony mamy najważniejsze ustawienia backupu, związane np. z wersjonowaniem, harmonogramem, ale co ważne, również z daną kopią. Zapasową, czyli wszystko konfigurujemy w jednym miejscu i taki plan ochrony może być przypisany zarówno do kilku, jak i wielu tysięcy urządzeń, a więc wszystkie urządzenia będą miały przypisany odpowiedni plan ochrony. Zobaczmy teraz, jak w praktyce wygląda konfiguracja Active Protect. Zobaczycie Państwo, system operacyjny Active Protect Manager. Tutaj już wstępnie wykonana została na tym demo kopia zapasowa wielu. Urządzeń. Mamy tutaj, mamy tutaj statystyki związane ze wszystkimi zabezpieczonymi środowiskami, czyli ich ilość i zajęta przestrzeń. Mamy również informacje dotyczące poszczególnych typów urządzeń. Wiemy również, czy kopia wykonała się poprawnie, czy nie wystąpiły tutaj jakieś błędy lub ostrzeżenia. I po lewej stronie mamy panel odpowiadający m.in. za zarządzanie. Urządzeniami fizycznymi i wirtualnymi. Możemy tutaj przełączać się po poszczególnych zakładkach. Widzimy statystyki dotyczące poszczególnych urządzeń. My wrócimy tutaj do zakładki PCMAC. Również widzimy statystyki komputerów, które są dodane do systemu, ale możemy również dodać nowe urządzenie. Klikając na przycisk Dodaj, mamy możliwość pobrania. Agenta backupu. Natomiast jest tutaj pewna zmiana, ponieważ w agencie backupu nie musimy tutaj logować się konkretnym użytkownikiem, tylko podajemy podczas konfiguracji agenta klucz połączenia. Jest to również nowość. Dzięki temu użytkownicy, administratorzy mogą przypisać w szybki sposób danego agenta backupu, czyli urządzenie do konkretnego planu ochrony. I to jest właśnie ten klucz połączenia. W każdej chwili możemy go odnowić, ale nie będzie to miało wpływu na istniejące, dodane już urządzenia. I oprócz tego, jeżeli chodzi o listę urządzeń, którymi możemy zarządzać, mamy również listę usług chmurowych z podziałem na poszczególne usługi. Teraz właśnie do niej przejdziemy. Tutaj widzimy środowisko Microsoft 365. Natomiast my płynnie przejdziemy teraz do tworzenia planów ochrony, o których przed chwilą wspominałem. Tutaj możemy stworzyć zarówno plany ochrony dla urządzeń fizycznych i wirtualnych, to jest ta pierwsza kategoria, a drugą kategorią będą usługi chmurowe. My skorzystamy z tej pierwszej konfiguracji, czyli konfiguracji planów ochrony dla urządzeń fizycznych i wirtualnych. W pierwszym kroku, a składa się ten proces z sześciu kroków, w pierwszym decydujemy, czy nasza kopia będzie kopią niezmienną. Czyli w takim przypadku nasz backup chroniony jest funkcją WARM, a więc nikt, nawet administrator nie będzie w stanie ani zmodyfikować, ani skasować danych backupu, dopóki nie zadziałają tutaj ustawienia retencji. Drugą opcją jest standardowa kopia zapasowa. W kolejnym kroku musimy tutaj oczywiście wprowadzić nazwę. Planu ochrony. Tutaj widzimy, że bardzo skrupulatnie ta nazwa będzie przez chwilę wprowadzana. Potem możemy jeszcze dodać opis tego planu ochrony oraz na dole mamy jeszcze ustawienia związane ze strefą czasową. Może być ona zależna albo od głównego serwera zarządzającego, albo od serwerów backupu, ewentualnie od samych agentów. Tym samym przejdziemy do kroku trzeciego. Tutaj ustawienia związane z wersjonowaniem, czyli ile wersji poszczególnych urządzeń będzie przechowywanych w ramach Active Protect. Dalej mamy ogólne ustawienia harmonogramu. To ogólne ustawienie dotyczy wszystkich backupowanych urządzeń w ramach tego planu. W tym przypadku backup będzie wykonywany co godzinę a dokładniej 15 minut po każdej pełnej godzinie. Natomiast sam backup możemy jeszcze ograniczyć dzięki siatce czasów, czyli możemy zdecydować, że na przykład w ramach tego planu ochrony kopia zapasowa będzie wykonywała się przykładowo tylko od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, czyli na przykład od godziny 8 do godziny 16. To ustawienie oczywiście możemy dowolnie zmieniać. I oprócz ogólnego harmonogramu możemy zdefiniować harmonogram dla wybranych typów urządzeń. Czyli tutaj z listy możemy wybrać na przykład komputery albo serwery fizyczne i zdefiniować osobne ustawienia harmonogramu. Dalej decydujemy, jak, kopia, jak urządzenia będą zachowywały się przed, podczas oraz po tworzeniu kopii zapasowej. Czyli możemy tutaj na przykład włączyć weryfikację wideo, albo zdecydować, żeby urządzenie. Zakończyło pracę po wykonaniu backupu. W kolejnym kroku będziemy definiować ustawienia backupu backupu, czyli tej dodatkowej kopii zapasowej zgodnie ze strategią 3.2.1. Tutaj wybieramy miejsce docelowe. W przypadku tego demo to będzie inny serwer Active Protect Appliance i oczywiście definiujemy również harmonogram. Ostatni krok to podsumowanie i tutaj możemy sprawdzić wszystkie ustawienia. Mamy już ten plan utworzony. On będzie działał dla nowych urządzeń. Jeżeli chcemy przypisać ten plan do istniejącego urządzenia, to również możemy to zrobić, wyszukać po prostu to urządzenie i zmienić ten plan ochrony. Tym samym, tak jak wspomniałem, w ramach jednego planu ochrony realizujemy tutaj zasady strategii 3.2.1 i będzie się to działo w sposób automatyczny. Automatycznie ten backup będzie jeszcze wysyłany do lokalizacji zdalnej. Natomiast nie jest to wszystko, ponieważ możemy też zarządzać nie tylko jednym serwerem backupu. Ale ich mogą być tysiące. Tak jak wspominałem, mogą one znajdować się w różnych lokalizacjach. Nie jest to i oczywiście tym wszystkim będziemy zarządzać z poziomu jednego interfejsu. Nie jest to jednak całość, ponieważ część z Państwa na pewno korzysta z rozwiązania Active Backup na serwerach Synology NAS i zastanawia się, czy w tym przypadku te dwa systemy jesteśmy w stanie połączyć. Odpowiadam, że tak. Możemy tutaj dodać jako serwer backupu również serwer Synology NAS z zainstalowanym oprogramowaniem Active Backup i będzie to niewątpliwe usprawnienie, szczególnie dla administratorów, którzy obecnie zarządzają różnymi urządzeniami backupu, często znajdującymi się w różnych lokalizacjach. W ramach podsumowania. Rozwiązanie Active Protect. Do tego rozwiązania możemy dodać do 2,5 tysiąca serwerów backupowych, zarówno w lokalnych, jak i w zdalnych lokalizacjach. Wszystkim, przypominam, zarządzamy z poziomu jednego interfejsu, z poziomu serwera zarządzającego. W ten sposób chronimy ponad 150 tysięcy urządzeń oraz kont usług chmurowych. I na koniec jeszcze najważniejsze cechy rozwiązania Active Protect. Nie jesteśmy oczywiście w stanie w tym czasie powiedzieć o wszystkich, ale oprócz dużej wydajności mamy tutaj również odpowiednią optymalizację alokacji samej przestrzeni. Oczywiście deduplikacja, ale tutaj też nowość, ponieważ jest to deduplikacja po stronie źródła. Oprócz tego funkcja niezmiennej kopii zapasowej, jakże istotna pod kątem na przykład ataków wirusów Ransomware, ale pod tym kątem mamy jeszcze jedną ważną funkcję, czyli tak zwany air gapping, izolacja środowiska backupu, czyli w momencie kiedy serwer nie wykonuje kopii zapasowej, będzie po prostu odcięty od sieci. I szereg funkcji związanych z przywracaniem, oczywiście przywracanie bare metal czy natychmiastowe przywracanie bezpośrednio, natychmiastowe przywracanie backupu bezpośrednio do maszyny wirtualnej. Myślę, że idealnym podsumowaniem prezentacji będzie jedno zdanie Snologże Active Protect, nowy standard bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwach. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do pozostania na swoich miejscach. Bardzo dziękuję.